akceptować. Mamy 10:02, więc myślę, że możemy zaczynać taką część merytoryczną naszego spotkania. Tak jak powiedziałam, spotykamy się w ramach cyklu Piątki z Rozwojem Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Dzisiaj na warsztat bierzemy kanwę, a dokładnie zakładki do książek, planer i plan lekcji. I to jest takie spotkanie, które jest pomyślane jako podstawowe, jeżeli chodzi o kanwę. Plan na dzisiaj jest taki, żebyśmy na początku dowiedzieli się na nowo, bądź przypomnieli sobie, jeżeli ktoś już wie, skąd pobierać zdjęcia do naszych grafik tworzonych w Canvie albo w jakichś innych programach. Potem przejdziemy sobie do takich podstaw Canvy, czyli przećwiczymy sobie zakładanie konta, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił. Popatrzymy, jakie szablony nam oferuje Canva. Popracujemy z tekstem i z elementami. No i nauczymy się pobierać naszą pracę. I potem przejdziemy do tworzenia projektów. A dokładnie, ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj stworzyli zakładkę do książki, planer i plan lekcji, czyli takie trzy wybrane projekty, jeżeli chodzi o Canvę. Ale tradycyjnie, zanim zaczniemy taką pracę merytoryczną, to też chciałabym zaprosić do takiej mikrointegracji, żeby troszkę się poznać i żeby też wyznaczyć sobie jakiś cel na dzisiaj. Czyli co byście chcieli w Canvie stworzyć. I zaproszę Was teraz do takiej wirtualnej kartki papieru, na której poproszę Was o te odpowiedzi. I najpierw pokażę szybciutko, jak na tej kartce pracować dla osób, które być może wcześniej z tego nie korzystały, więc teraz udostępniam ekran. Mam nadzieję, że widzicie taką kartkę podpisaną Warsztaty Canva, jak zrobić zakładkę do książki Planer i plan lekcji. Ja Was zaraz do tej kartki wirtualnej zaproszę i poproszę o to, żebyście odpowiedzieli na dwa pytania. Tradycyjnie, jak macie na imię i z jakiej miejscowości miasta się z nami łączycie. A w drugiej kolumnie bardzo bym chciała, żebyście udzielili odpowiedzi na pytanie, co chcielibyście dzisiaj stworzyć w Canvie. Czy to będzie właśnie zakładka do książki, planer, plan lekcji, a może macie pomysł na stworzenie czegoś innego? I żeby tutaj udzielić odpowiedzi, to w zasadzie jedyne, co musicie zrobić, to kliknąć dwa razy. Pojawi się taka karteczka, na której możecie od razu zacząć pisać, tak? Czyli jakby w tej pierwszej kolumnie wpisujemy imię i miejscowość, a w drugiej, co byśmy chcieli dzisiaj stworzyć w Canvie. Jeżeli dodacie karteczkę, która Wam nie odpowiada, albo wpiszecie coś, czego byście nie chcieli, to można nią po prostu usunąć, klikając w nią tak, żeby miała taką niebieską obwódkę i usuwając przyciskiem Delete na klawiaturze. Jeżeli macie kartkę zbyt oddaloną od siebie, to w prawym dolnym rogu jest plusik i minusik, który można przybliżać i oddalać. Ja teraz przygotowuję dla Was link, zaraz go wrzucę na czat i poproszę Was o to, żebyście na te dwa pytania odpowiedzieli. Wrzucam teraz link. Zapraszam na nasz mural, na naszą wirtualną kartkę. Żebyśmy mogli troszkę się przed naszym spotkaniem poznać. I żebyście sobie wyznaczyli jakiś cel na dzisiaj, co byście chcieli w tej kanwie stworzyć. Aha, ja widzę, że już dołączacie. Zapraszam, żeby po prostu kliknąć dwa razy szybko, pojawi się karteczka i można w niej od razu pisać. Teraz udostępniłam, tak wygląda wasza praca w muralu. Sporo osób już dołączyło. Cześć Ewa, jest ktoś z Koszanowa, jest Beata, jest Monika z Ostrówka, cześć, witajcie.
Iza z Zawiercia. Dzień dobry, Iza. Aha, więc sprawdzam, co tu się pojawia. Iza z Raszówki. Kamila, cześć Kamila. Sprawdzam też, co chcielibyście stworzyć. Pojawia się zakładka. Kilka razy zakładka do książki. Zakładka planer, zaproszenie na wydarzenie. To są konkretne plany, konkretne cele na nasze webinarium. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć. Poczekamy jeszcze chwilę, żeby każdy, kto ma ochotę na tej tablicy, podzielił się z nami informacjami. Cześć Agnieszka, cześć Marlena. Dajmy sobie jeszcze chwilkę na tą mikrointegrację. Sporo zakładek się pojawia w odpowiedziach. Mam nadzieję, że dzisiaj stworzymy fajne zakładki, ponieważ Canva ma tych szablonów do zakładek całkiem sporo. Ja jeszcze poczekam, no powiedzmy jakąś minutkę, żeby każdy, kto ma ochotę, a tego jeszcze nie zrobił, odpowiedział, skąd się z nami łączy, jak ma na imię i co by chciał zrobić. I zaraz będziemy przychodzić do pracy. Dobrze, dziękuję Wam za tą mikrointegrację. Witam serdecznie wszystkich. Wyłączam już nasz mural. Przechodzę do prezentacji i zapraszam do pracy. Pierwsza rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, tak jak zgodnie z planem, to jest właśnie Pexel, czyli takie miejsce, w którym możecie wyszukać zdjęcia do swoich grafik, zarówno do zakładek, planerów i planów lekcji, jak i do wszystkich grafik, które robicie, i też do tego, żeby je wykorzystać na przykład na stronach internetowych. I co jest jakby istotne, dlatego też pokazuję Pexel, ponieważ to są zdjęcia, które są do legalnego użytku. Możecie sobie sprawdzić licencję, na jakie te zdjęcia są tam zamieszczone, i to powinno Was uspokoić, że te zdjęcia możecie spokojnie wykorzystywać. Ja Was teraz zaproszę do tego narzędzia, do tej strony internetowej. Pokażę krótko, jak tutaj pracujemy, dla tych osób, które z tego jeszcze nie korzystały. Mam nadzieję, że teraz widzicie Pexelsa. Więc, żeby z niego skorzystać, to albo możecie kliknąć w ten link, który macie na czacie, albo wpisać w wyszukiwarkę pexels.com. Pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, to w prawym górnym rogu są takie trzy kropeczki, i tutaj możecie sobie zmienić język. Jeżeli komuś pojawił się język angielski, to powinien kliknąć w te trzy kropki, wybrać zmień język i zmienić go na język polski. Oczywiście można też korzystać w języku angielskim. Natomiast jeżeli ktoś sobie chce tą pracę ułatwić, to żeby sobie zmienił, żeby wiedział, że jest to taka możliwość zmiany na język polski. Praca w Pexelsie jest bardzo prosta. Mamy taką białą wyszukiwarkę, która ma formę długiego prostokąta zakończonego lupką, i tutaj wpisujemy słowa, które nas interesują. No, powiedzmy, że ja wpiszę słowo książka, może trochę mało oryginalnie. I widzimy, że program wyrzuca nam sporo zdjęć, w jakiś sposób związanych z książką.
wybieram zdjęcie, które mi się podoba, klikam w to zdjęcie i pojawia się takie okienko, dzięki którym, jakby w którym mogę to zdjęcie pobrać. Widzicie, że w prawym górnym rogu jest przycisk do pobrania za darmo, ale nie klikamy bezpośrednio w ten przycisk, tylko klikamy w taki mniejszy przycisk obok, po to, żeby nam się pojawiło okienko do wybierania rozmiaru, w jakim chcemy to zdjęcie pobrać. Możemy wybrać rozmiar oryginalny, czyli dosyć duży, ale jeżeli chcemy te zdjęcia używać w Canwie, czy chcemy używać je w grafikach, albo na przykład na stronach internetowych, czy w mediach społecznościowych, to myślę, że możemy wybrać rozmiar średni albo duży. Ja myślę, że w ogóle na potrzeby naszego warsztatu dzisiaj zachęcam, żeby wybierać rozmiar średni, wtedy to myślę, że będzie się szybciej i pobierało, i szybciej wrzucało na grupę. Więc wybieramy rozmiar, klikamy do pobrania za darmo, włączamy przez krzyżyk te wszystkie powiadomienia i to zdjęcie już nam się pobrało, tak? W zależności, gdzie się w waszych komputerach pobiera, to tam ono wylądowało. Czyli jeszcze raz, w wyszukiwarkę wpisujemy słowo temat, na który chcemy znaleźć zdjęcia, klikamy w dane zdjęcie, które chcemy pobrać, wybieramy opcję do pobrania za darmo, wybieramy rozmiar i pobieramy nasze zdjęcie. Dajcie proszę znać na czacie, czy to jest jasne, zrozumiałe. I chciałabym was teraz zaprosić do pierwszego zadania, żebyście właśnie pobrali jedno, może dwa zdjęcia z Pexelsa i wrzucili je na grupę na Facebooku. Być może część z was już z Pexelsa korzystała, jeżeli uczestniczyła w wcześniejszych naszych zajęciach, więc dla tych osób to będzie przypomnienie. Jeżeli ktoś korzysta pierwszy raz, to będzie to coś nowego. Zapraszam, żebyście pobrali jedno, dwa zdjęcia na interesujący was temat i wrzucili na naszą grupę na Facebooku. Ja już sprawdzam, czy tam się jakieś zdjęcia pojawiają. I zachęcam do tego, żebyście te zdjęcia wrzucali, żebym też wiedziała, że ta praca nam idzie i że możemy iść dalej, przejść od Pexelsa do kolejnych działań. Dajmy sobie na to jakieś 4-5 minut. Zapraszam, żebyście pobrali zdjęcie i wrzucili na naszą grupę na Facebooku. Aha, pojawiają się pierwsze zdjęcia. Zdjęcie z wiszni, super, dziękuję bardzo, Ewa. Czekam jeszcze na kilka kolejnych. O, Agnieszka wrzuciła książki, dziękuję, Agnieszka. Wnioskuję z tego, że Pexel jest dla was prostym narzędziem, przyjaznym i że dobrze sobie w nim radzicie. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie Pexelsa, to jest też czas, że możecie je zadać na czacie. Jak pobrać na grupę? Teraz na czacie macie link na grupę, po prostu trzeba w ten link kliknąć i tam powinna być opcja dodaj zdjęcie. Tak jakbyśmy chcieli wrzucić post jakby na Facebooka, to w ten sposób wrzucamy na grupę. Pojawia się taka opcja napisz post, a my jakby wybieramy zdjęcie, film pod spodem, pod tą opcją napisz post i wrzucamy na grupę. Pojawiają się kolejne. Dziękuję za to, że dzielicie się efektami swojej pracy. Już sprawdzam, co kto wrzucił. A, słoneczniki, książka wiosenna. Aha. Super, dziękuję wam bardzo. Czytam na czacie prośby o powtórzenie, więc bardzo szybko pokazuję jeszcze raz, jak pobrać zdjęcia z Pexelsa i będziemy zaraz przechodzić dalej. Więc wybieramy sobie zdjęcie na interesujący nas temat, klikamy w to zdjęcie,
W prawym górnym rogu jest przycisk do pobrania za darmo. Obok jest taki mniejszy przycisk. Jeżeli na niego najedziemy, pojawia się nam okienko z rozmiarami. Wybieramy rozmiar, w jakim chcemy pobrać zdjęcie. Na potrzeby naszego warsztatu wybierzmy rozmiar średni. Klikamy pod spodem do pobrania za darmo. To zdjęcie nam się pobiera i ono się zapisuje tam, gdzie zapisują się zdjęcia czy inne materiały, które pobieracie w waszych komputerach. W ten sposób pobieramy zdjęcia z serwisu Pexels. Dobrze, ja myślę, że możemy jakby pracę w Pexelsie uznać za zakończoną. Myślę, że to jest przyjazne, intuicyjne narzędzie. I chciałabym przejść teraz już do Canvy, czyli do naszego głównego tematu, do Canvy, w której można zaprojektować no, praktycznie każdą grafikę. Jest ich bardzo, zresztą jak już się do niej zalogujemy, to zobaczycie, że tych szablonów jest bardzo, bardzo dużo. Takim dużym plusem Canvy jest to, że jest w języku polskim. Jest to, że mamy konto, na którym wszystkie nasze prace się zapisują, więc możemy do nich wrócić. Bardzo też dużym plusem jest to, że Canva jest aktualizowana na bieżąco, czyli jakby to, co się staje na przykład modne, jeżeli chodzi o grafikę, albo co staje się wymagane, na przykład pojawia się jakiś określony format reklam na Facebooka, to jakby to pojawia się od razu w Canvie, tak? Czyli ona jest aktualizowana. To tak. Gwoli przypomnienia, w Canwie możemy przygotowywać bardzo różne grafiki, możemy je zapisywać w formacie do druku, czyli w formacie PDF, albo w takich formatach do internetu, do mediów społecznościowych, to wtedy jest taki format jak zdjęcie, czyli PNG, JPEG, możemy też tworzyć animacje. I chciałabym teraz przejść do tych podstaw Canvy, czyli do tego, jak w niej założyć konto. Tak wygląda strona główna Canwy, więc żeby do Canwy się jakby zalogować, założyć konto czy zacząć w niej pracę, możecie albo kliknąć w link, który powinniście mieć na czacie, albo wpisać w wyszukiwarkę canva.com, Canva przez C. Tak wygląda strona główna. Jeżeli ktoś w Canwie już pracował i ma założone konto, to tutaj w prawym górnym rogu klika w przycisk Zaloguj. Natomiast jeżeli ktoś by chciał założyć konto, to jest jakby jego pierwszy kontakt z Canwą, wybiera przycisk Zarejestruj, czyli prawy górny róg i klikamy Zarejestruj. I mamy do wyboru trzy opcje. Możemy się zarejestrować przez Google'a. Możemy to zrobić wtedy, jeżeli mamy adres e-mailowy z końcówką gmail.com. Możemy się zarejestrować przez Facebooka. Albo taki najbardziej tradycyjny sposób, możemy zarejestrować się przez adres e-mail. My sobie ten sposób wybierzemy, czyli klikamy adres e-mail i musimy wypełnić takie trzy pola. W pierwszym musimy wpisać imię i nazwisko, w drugim adres e-mail i to musi powinien być adres e-mail, z którego korzystacie, czyli taki, do którego możecie się zalogować. I w końcu wpisujemy hasło. Hasło nie do adresu e-mail, tylko takie jakby nowe hasło, które wymyślamy do naszego konta w Canwie. Uwaga, to hasło powinno mieć 8 bądź więcej znaków, powinno też mieć litery, cyfry i symbole. Już wypełnimy te wszystkie pola, klikamy rozpocznij za darmo i pojawi się nam taki ekran, no, ekran z Canwą, jakby z projektami w Canwie. Ja teraz nie będę zakładała konta, bo już je mam, więc tylko pokazuję, tak, co mamy. Co musimy tutaj uzupełnić? Czyli imię, nazwisko, adres, e-mail i hasło, które jest odpowiednio długie i ma znaki, cyfry i litery. Klikamy rozpocznij za darmo i przechodzimy do Canwy. Ja teraz się zaloguję do swojego konta. Zaraz sprawdzę czat, czy zakładacie konta, czy już macie konto na Canwie i czy możemy iść dalej już do pracy w Canwie.
Dajcie proszę znać na czacie, czy macie założone konta i czy możemy przejść do pracy nad pierwszymi projektami. Ok, założone, super, bardzo się cieszę. Widzę, że sporo osób też ma już konta. Ok, to ja z Waszych odpowiedzi wnioskuję, że możemy przejść dalej. Od razu chcę przypomnieć, że jak już się do Canvy zalogujecie, to po lewej stronie na pasku powinniście mieć taką zakładkę wszystkie Twoje projekty i wszystko, co w Canvie tworzycie, będzie się tam zapisywało. I zapraszam teraz do takiej pracy z najważniejszymi elementami, czyli żeby sobie albo się nauczyć, albo sobie przypomnieć, jak pracować z tekstem, jak pracować z elementami. Więc ja znowu udostępnię pulpit i pokażę na swoim koncie. Jak pracować z najważniejszymi elementami w Canwie. I myślę, że zrobimy to już na przykładzie naszego pierwszego projektu, czyli zakładki do książki. Jeszcze tylko pokażę, jak dużo tutaj mamy szablonów, tak? Jak jesteśmy zalogowani do Canwy i mamy tą główną stronę, to widzimy pod spodem, ile jest kategorii, tak? Możemy tworzyć rzeczy do mediów społecznościowych. Możemy tworzyć wydarzenia. Na początku ktoś z Was wpisał, że chciałby tworzyć zaproszenie, więc jeżeli chciałby stworzyć zaproszenie, to wybiera kategorię wydarzenia i tutaj są różne rodzaje zaproszeń. Mamy oddzielną kategorię marketing, gdzie możemy tworzyć różnego rodzaju reklamy, możemy tworzyć plakat, logotyp, wizytówkę. Mamy też taką zakładkę szkoła, bardzo sympatyczną, gdzie też mamy prezentacje, broszury, gdzie właśnie jest plan lekcji, mapa myśli, więc naprawdę bardzo dużo szablonów w Canwie. A my zaczynamy pracę od zakładki, więc wpisujemy sobie w tą lupę na górze zakładka i pojawi się nam kilka różnych, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych szablonów zakładek. Wybierzmy pierwszy lepszy, bo i tak otworzy się nam dodatkowe okno z zakładkami. Widzimy po lewej stronie, że te zakładki są podzielone na kategorie. Mamy zakładkę słodką, zakładkę z cytatem, zakładkę do kolorowania, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem z inspiracją bożonarodzeniową. Wybierzmy taką zakładkę, w której jest tekst, żebyśmy mogli poćwiczyć pracę z tekstem. Na przykład taką. I teraz w prawym dolnym rogu powinniście mieć albo plusik, minusik, albo takie procenty. I zachęcam, żeby sobie powiększyć te procenty na przykład do 100, ponieważ zakładka to jest dość mały szablon, a to powiększenie służy do tego, żeby po prostu lepiej było widać nasz szablon. I chciałabym teraz powiedzieć tak krótko o pracy z tekstem, czyli na większości szablonów, na zakładce również, mamy już jakiś tekst wgrany. No i chodzi o to, żeby go zmienić na swój tekst, więc po prostu zaznaczamy ten tekst, który już na zakładce jest, zaznaczamy troszkę tak jak w Wordzie albo w innym dokumencie tekstowym, usuwamy na przykład przez Delete albo przez Backspace ten tekst, który był i wpisujemy jakiś nasz, tak? Kiedy mamy zaznaczony tekst, to na górze pojawia się nam jakby pasek do pracy z tekstem. Pierwsze, co możemy zrobić, to możemy zmienić czcionkę na jakąś inną. I tutaj mocno zachęcam do tego, żeby wybierać te czcionki, które są polskie, czyli robią polskie znaki typu on, en, eś i tak dalej. W Canwie to jest ułatwione, ponieważ
jest jakby taki wyróżnik, czcionki polskie i wszystkie czcionki, które są pod tym wyróżnikiem, robią polskie znaki, więc możemy śmiało zmieniać na inny rodzaj czcionki. Czyli jakby pierwsza rzecz to jest zmiana czcionki na inną, potem możemy zmienić rozmiar, powiększyć, pomniejszyć. Możemy oczywiście zmieniać kolor. Zwróćcie uwagę, że to, co się pojawia na początku, to kolory dokumentów, czyli te, które są jakby przypisane do tego szablonu, czyli takie, które na pewno do tego szablonu pasują. I mamy też kolory zdjęć, czyli jeżeli mamy w tej zakładce zdjęcia takie tęczy i kwiatków kolorowych, to pojawiają się kolory, które też teoretycznie powinny pasować, ponieważ są dobrane na podstawie tych zdjęć. Więc to jest takie duże ułatwienie, zwłaszcza jeżeli nie potrafimy samodzielnie dobierać kolorów, to można korzystać z tych podpowiedzi, które są tutaj. Następnie możemy tekst pogrubić, pochylić. Robimy dokładnie te same rzeczy, które byśmy robili w Wordzie. Taką jakby ciekawostką, z której warto skorzystać, są odstępy. One też są na pasku na górze, czyli możemy zrobić odstępy między literami, tak jakby je rozstrzelić, trudne słowo, albo zrobić odstępy, dać jakby więcej takiego oddechu, powietrza, światła między wierszami. Możemy nasz tekst dowolnie przenosić, obracać nim. Możemy go też całkowicie usunąć. Jeżeli chcemy dodać całkiem nowy tekst, to możemy skorzystać z takiej zakładki tekst, która znajduje się po lewej stronie. I tutaj wybieramy albo nagłówek pod tytuł trochę treści. I to taka jakby ważna informacja to jest taka, że wybierając tekst i mamy jakby dwa rodzaje dodawania tekstu. Te pierwsze trzy prostokąty, nagłówek pod tytuł trochę treści. To jest takie jakby proste dodawanie tekstu, gdzie trochę jakbyśmy dodawali pole tekstowe, które możemy dowolnie zmieniać. Przenosić i robić z nimi różne rzeczy. Natomiast jeżeli chcemy dodać taki bardzo już ładnie ułożony tekst, tak zwane kombinacje czcionek, możemy skorzystać z tych elementów, które są poniżej. Tyle, że one są już jakby tak, też możemy je zmieniać, ale nie aż w takim zakresie, jak ten tekst, który dodaliśmy przedtem, ponieważ to jest kombinacja czcionek, która już jest jakby ułożona. W ten sposób, krótko mówiąc, wygląda praca z tekstem w Canwie. Jest to, myślę, że dosyć proste. I chciałabym Was teraz, chciałabym Was teraz zaprosić do tego, żebyście chciałabym teraz przejść znaczy poproszę Was o to, żebyście popracowali z tekstem waszych kontach i stworzyli zakładki, ale i też i od razu pokażę, jak pobierać te zakładki, żeby taką zakładkę, w której zmienicie tekst, żebyście mogli od razu pobrać. Widzę na czacie, że piszecie o tym, że nie widać tego, co pani mówi na ekranie. Okej, to spróbujemy to zrobić jeszcze raz. W takim razie jeszcze raz udostępnię pulpit. Dajcie mi teraz znać, czy teraz widzicie zakładkę i widzicie to, jak zmieniam tam tekst, wpisuję nowe rzeczy. Czy teraz to działanie pulpitu działa i czy widzicie zakładkę? Widzicie tylko szablony zakładek. Spróbujemy jeszcze raz, do trzech razy sztuka.
A teraz? Wydaje mi się, że teraz już powinno działać tak, jak trzeba. Dajcie proszę znać, czy teraz widzicie zakładkę, na której nie szablon zakładek, tylko zakładkę, na której dodaję tekst. Proszę o informację zwrotną na czacie. Co teraz widzicie? Czy cały czas widać tylko szablony zakładek? W takim razie zgłaszacie, że nie widać udostępnienia ekranu. Widać udostępnienie ekranu. Dobrze. To w takim razie, skoro widać udostępnianie ekranu, przejdziemy teraz do tego, żeby pobierać nasze zakładki, tak? Czyli załóżmy, że macie już wgrany tekst i że macie ten tekst zmieniony, i że chcielibyście tą zakładkę czy jakąś inną grafikę pobrać, w prawym górnym rogu jest taki przycisk Pobierz, więc wybieramy sobie ten przycisk, wybieramy opcję Pobierz i zobaczcie, że tutaj mamy do wyboru różnego rodzaju pliki. Program nam podpowiada, że takim jakby typem pliku sugerowanym dla zakładki jest druk PDF. I rzeczywiście, jeżeli chcemy taką zakładkę wydrukować, to powinniśmy skorzystać z opcji druk PDF. Natomiast jeżeli chcemy na przykład wrzucić ją gdzieś na stronę internetową albo na Facebooka, to możemy sobie zmienić na PNG albo na JPEG. I tutaj od razu się nam pojawia istotna rzecz przy tym pobieraniu. Zobaczcie, że wyskoczył mi taki komunikat, że mam obrazy premium, czyli takie, za które musiałabym zapłacić. My zaraz będziemy też patrzeć, jak wybierać takie szablony, gdzie nie ma obrazów premium. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, że klikniecie pobierz i są te obrazy premium, to po prostu trzeba poszukać, które to są obrazy, usunąć je, ale zastąpić czymś innym. I wtedy taki szablon możemy pobrać. Więc wybieramy typ pliku w przypadku wydruku druk PDF i klikamy pobierz. Ja Was teraz poproszę, żebyście pobrali Wasze zakładki, ale nie w formacie PDF, tylko w formacie PNG lub JPEG, bo taki format możecie wrzucić na naszą grupę. Więc zapraszam do tego, żeby wybrać jakąś zakładkę, pobawić się troszkę z tekstem, dodać swój własny tekst. I pobrać ją właśnie w formacie JPEG bądź PNG i umieścić na naszej grupie na Facebooku. I ja już sprawdzam, co na grupę wrzucacie. Więc zapraszam, żebyście przygotowali zakładkę, pobrali w formacie PNG JPEG i wrzucili. Super. Są pierwsze zakładki. Bardzo dziękuję. I czekam na kolejne. Dajmy sobie na to jakieś 5 do 7 minut. Przygotujcie zakładkę z Waszym tekstem. Pobierzcie ją proszę w formacie JPEG PNG i koniecznie umieśćcie na naszej grupie na Facebooku. Sprawdzam grupę. Jestem bardzo ciekawa, jakie zakładki stworzycie. Aha, super.
Super, czytamy, bo czytanie jest drugim życiem. Dziękuję bardzo, że dzielicie się waszymi pracami. Dobrze, to dajcie proszę znać, czy możemy przejść dalej. Czy już udało się większości z was przećwiczyć zmienianie tekstu i pobieranie grafiki, pobieranie zakładki, czy możemy przejść do pracy z elementami? Poproszę o informację zwrotną na czacie, czy możemy iść dalej? Okej, to zakładam, że tak. Więc chciałabym teraz przejść do takiego czegoś, co jest istotne w Canwie, ponieważ jest tam bardzo, bardzo dużo elementów i my możemy te elementy dowolnie sobie jakby zmieniać i nasze zakładki, planery czy plany lekcji dostosowywać pod siebie. Zapraszam Was teraz do tego, żeby popatrzeć, jak pracować z elementami, jak je dodawać, jak też grupować elementy w Canwie. Zapraszam, żebyście też wybrali sobie na przykład zakładkę i dajcie znać na czacie. Tym razem postaram się odczytać na bieżąco, czy widać szablony zakładek. Ja sobie może wybiorę taką zakładkę z sową, po to, żeby tą sowę zmienić na inną. Dajcie znać, czy widać różową zakładkę z sową. Widać, super. To idziemy dalej. Więc tak, mamy tutaj element, ale od razu widzimy, że ten, znaczy może nie od razu widzimy, ale jak w niego klikniemy, to widzimy, że pojawia się napis ósme znaki wodne, czyli to jest taki element, który jest płatny. No i pasowałoby go zamienić na inny. Jak to zrobić? Przede wszystkim usuwamy go sobie, zaznaczając tak na niebiesko i klikając delete. I teraz po lewej stronie mamy kwadracik elementy. I mamy tutaj dużo różnych rzeczy, które możemy właśnie dodać na naszą grafikę, na naszą zakładkę. I to są bardzo różne elementy, od bardzo ładnych ikon i ilustracji przez siatki. Siatki to jest takie coś, w co możemy wstawić zdjęcie, czyli gdybyśmy chcieli, żeby na zakładce było zdjęcie, to możemy wybrać siatki i potem tą siatkę wypełnić zdjęciem. Mamy kształty, mamy linie. Canva też podpisuje te elementy, czyli na przykład mamy wyraziste liście, znaki zodiaku, gdyby ktoś chciał zrobić zakładkę ze znakami zodiaku. Podpisuje je czasem bardzo śmiesznie, mamy na przykład, znaczy tak bardzo szczegółowo, mamy ręcznie rysowane zwierzęta, odręczny napis love, organiczne tęcze, jasne liście. Bardzo fajna grupa elementów, bardzo mi bliska, siła dziewczyn, więc gdybyśmy chcieli zrobić jakieś dziewczyńskie zakładki, planery, to możemy z tego skorzystać. Więc możemy po prostu wyszukiwać elementy w ten sposób, scrollując i wybierając takie, które nam odpowiadają, albo możemy skorzystać z wyszukiwarki i wpisać na przykład, no ja sobie piszę sowa. Wyskakują nam elementy. Zwróćcie uwagę, że niektóre z nich mają taką ikonkę korony. Jak na nią najedziemy, pojawia się napis Pro. To znaczy, że one są płatne, tak? Nie, jakby nie możemy z nich korzystać. My możemy korzystać tylko z tych, które mają podpis darmowe. Jak taki element, w tym wypadku sowę, przenieść? Mogę w nią po prostu kliknąć, ona mi się pojawi na mojej zakładce i mogę ją wtedy przenieść dowolnie, albo mogę ją złapać i przenieść na zakładkę, więc jest to bardzo, bardzo proste. Trudniejsze może jest, może nie tyle trudniejsze, co bardziej czasochłonne jest znalezienie odpowiedniego elementu, też takiego, żeby pasował do siebie. Bo zobaczcie, tak jak Canva podpisuje te elementy, to one są przygotowywane w różny sposób, tak? Czyli na przykład są proste, rysowane, tak? Są pastelowe, są organiczne, czyli są przygotowane w różny sposób i fajnie, żeby te elementy, jeżeli dodajecie, żeby one ze sobą były spójne. Czyli jak mamy na przykład pastelowe, to
to, żeby ich może nie łączyć z czarno-białymi. Oczywiście nic się jakby bardzo złego nie stanie, jak połączymy, ale warto o tym pamiętać, że po to one są pogrupowane, żeby nam ułatwić dobieranie takich spójnych. No i mamy jakiś element. W zależności od tego, jaki to jest element, czasem możemy w nim zmieniać też kolory. I to poznamy po tym, że jeżeli dodajemy jakiś element i w niego klikamy, to na górze pojawia się nam taki paseczek do zmiany kolorów. Czyli w tej sowie, którą dodałam przedtem i którą dodaję też teraz, na górze pojawia mi się tylko to, że mogę ją przyciąć albo przerzucić, czyli ona już jest jakby, ma taki kolor i nie mogę go zmienić. Natomiast w tej sowie, którą dodałam, mogę te kolory dowolnie zmieniać na jakieś inne. Takie one się zmieniają, tak? Zamiast różowej sowy mogę zrobić na przykład jakąś taką, nie wiem, turkusową. Tak wygląda praca z elementami. Możemy ich dodać wiele. I możemy też zrobić coś takiego. Do tego też Was zachęcam, ponieważ w Canwie tych elementów jest bardzo dużo. Jak będziecie tworzyć dużo projektów, to zobaczycie, że będzie się Wam na przykład przypominało, że o, chciałabym dodać jakieś fajne książki. Pamiętam, że 3 dni temu znalazłam element książki, który był bardzo fajny. Jak go teraz odszukać? Jeżeli znajdziecie jakiś element, który Wam się bardzo podoba i wiecie, że chcecie z niego korzystać, to nad tym elementem, jak na niego najedziecie, nad tą ikonką, grafiką, są takie 3 kropeczki. Ona jest, widzicie wtedy, jak ona jest podpisana, jakimi słowami kluczowymi możecie ten element wyszukać, ale co najważniejsze, macie coś, co się nazywa dodaj do ulubionych, takie serduszko. Jak sobie w to klikniecie, to wtedy ten wasz element jest zapisany w ulubionych, czyli w takim waszym folderze. Ten folder jest po lewej stronie. Jest zakładka foldery, jest zakładka polubienia. I tutaj macie te elementy, które wam się podobają i z których, nie wiem, często na przykład korzystacie. Ok. To zapraszam ponownie do tego, żeby różowa zakładka widoczna, cieszę się. Zapraszam do tego, żebyście, myślę, że już to robicie, więc żebyście to jakby finiszowali, czyli dodali do zakładki do książki bądź do innej grafiki jakiś nowy element. Jeżeli ktoś ma problem z wyborem elementu, to ja podpowiadam, żeby wybrał na przykład serce, książkę albo rozmawiających ludzi, żeby poćwiczyć też wyszukiwanie elementów. Czyli dodajcie do zakładki oprócz swojego tekstu element, pobierzcie ją, tą zakładkę, czy jakąś inną grafikę jako JPEG PNG i wrzućcie na grupę na Facebooku. Ja już sprawdzam grupę. Jestem bardzo ciekawa, jakie nowe elementy tam się pojawiły. Jestem bardzo ciekawa Waszych zakładek bądź innych elementów. Aha, ktoś już dodał swój logotyp. Super. Widzę zakładki, ale nie wszystkie mają dodane elementy, jakby nowe. Ja zapraszam do tego, żeby poćwiczyć to wyszukiwanie elementów i żeby dodać właśnie z jakimś dodatkowym elementem, żeby sobie wyszukać na przykład książkę, serce rozmawiających ludzi, dodać na zakładkę bądź inną grafikę i z tym nowym elementem dodanym pobrać i wrzucić. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, coś nie działa, coś idzie nie tak, to dajcie znać na czacie i wrzucajcie proszę wasze zakładki, żebyśmy mogli pójść dalej. A dalej mamy zaplanowane zdjęcia, jak dodawać przede wszystkim swoje zdjęcia do kanwy i do zakładek albo do planerów czy planów lekcji. I jeszcze jakieś 2 minutki na to, żeby pododawać nowe zakładki. A, pojawiają się. Paląca lektura, super pomysł. I taki smok ziejący ogniem, ekstra. Ostatnia minutka na to, żeby wrzucić na grupę zakładkę i będziemy przechodzić dalej.
Dobrze. Zapraszam teraz do tego, żeby troszkę popracować z dodawaniem zdjęć w Canwie. Zarówno tych zdjęć, które nam oferuje Canva, jak i przede wszystkim Waszych zdjęć. I myślę, że możemy spróbować zmienić sobie teraz szablon i spróbować popracować ze zdjęciami, na przykład na przykładzie planu lekcji. Dajcie proszę znać, czy widzicie teraz Canwę. Główną stronę Canwy i też zapraszam, żebyście wy wrócili do głównej strony w waszych kontach na Canwie i w tą wyszukiwarkę wpisali na przykład plan lekcji. Pojawiają się nam dwie podpowiedzi, jakby nie ma znaczenia, którą wybierzemy. Może być na przykład plan lekcji z jabłuszkiem. I zobaczcie, że pojawiają się nam jakieś przykładowe plany. Obojętnie, który wybierzemy, bo i tak powinno się nam otworzyć zaraz okienko z różnymi planami lekcji. Dobrze. Więc wybieramy sobie jakiś plan lekcji, który nam odpowiada i który chcielibyśmy przygotować. Ja wybiorę taki, gdzie jest element zdjęć, żeby pokazać Wam, jak pracować ze zdjęciami. I teraz tak, w Canwie możemy dodawać zdjęcia jakby na dwa sposoby. Pierwszy to możemy wgrywać zdjęcia, które już są w Canwie do wyboru. I na pasku po lewej stronie mamy ikonkę zdjęcia. I tutaj troszkę podobnie jak w Pexelsie, wyszukujemy albo przeglądamy sobie zdjęcia, po prostu scrollując w dół, jakie tutaj mamy do wyboru, albo wyszukujemy takie, które nas interesują. Czyli jeżeli plan lekcji, to może szkoła i zobaczymy, co nam jakby program wyrzuci, jakie zdjęcie nam pokaże i widzimy, że jest troszkę zdjęć dotyczących szkoły, podobnie jak w elementach. Część zdjęć ma taką ikonkę pro, czyli nie możemy z nich skorzystać. Natomiast te zdjęcia, które mają podpis darmowe, kiedy na nie najeżdżamy, widzimy podpis darmowy, to znaczy, że z tego zdjęcia możemy skorzystać. Ja mam nadzieję, że widzicie teraz plan lekcji i widzicie, jak pokazuję zdjęcia. Dajcie proszę znać na czacie na wszelki wypadek, czy to widać. Widać, dobrze. Jak teraz dodajemy zdjęcia? W sensie, jak umieszczamy zdjęcia w Canwie? To jest dosyć istotne. Dobrze jest znaleźć szablon, który już ma miejsce na zdjęcie, tak jak ten tutaj. I żeby dodać zdjęcie, to łapiemy to zdjęcie i przenosimy. Tak, żeby weszło w to miejsce, które jest na zdjęcie zaprojektowane. Czyli nie robimy czegoś takiego, że klikamy i to zdjęcie pojawia się byle gdzie, bo wtedy tak jakby no ono troszkę psuje tą grafikę, która jest jakby zaprojektowana tak, a nie inaczej. Tylko staramy się złapać i przenieść to zdjęcie w to miejsce, które na to zdjęcie jest przeznaczone. Tak, żeby ono ładnie w tą siatkę na zdjęcie weszło i tam się zmieściło. Na przykład w ten sposób. Mamy bardzo ładny plan lekcji z kredkami. Jeżeli zdjęcie już mamy dodane, to po kliknięciu w to zdjęcie, tak, ono jest jakby zaznaczone taką niebieską ramką, tradycyjnie na górze pojawia nam się pasek do pracy z tym zdjęciem.
Możemy temu zdjęciu pododawać różne efekty. Możemy dodać mu różne filtry. Czyli się jakby pobawić tym, jak to zdjęcie będzie wyglądało. Możemy je wyciąć w ten sposób, przesuwając je, powiększając, pomniejszając i przesuwając. Pamiętajcie, że każdą zmianę, może nie każdą, ale większość zmian w kanwie zatwierdzamy takim przyciskiem gotowe. Czyli jeżeli chciałam przyciąć, przycięłam, to musiałam kliknąć gotowe. Możemy też z tym zdjęciem pobawić się, przerzucając je w pionie bądź w poziomie. I to jest jeden sposób na to, żeby dodać zdjęcia, a drugi, myślę, że może nawet bardziej interesujący, to jest to, że możemy w Canvie wgrywać nasze własne zdjęcia, na przykład też logotypy naszych instytucji. Do tego służy przycisk przesłane. On jest tradycyjnie po lewej stronie, więc klikamy w przycisk przesłane. Tutaj mamy taki duży przycisk prześlij obraz lub wideo. Wybieramy to, prześlij obraz lub wideo. I szukamy jakichś zdjęć na naszym komputerze, które chcielibyśmy do tej grafiki dodać. Wybieramy zdjęcie, klikamy przycisk Otwórz. I widzicie, że to zdjęcie tutaj się jakby ładuje do naszej biblioteki zdjęć. Musimy poczekać, aż załaduje się do końca. I wtedy ponownie, jak to poprzednie zdjęcie, łapiemy i jakby wstawiamy w to miejsce, które na to zdjęcie jest przeznaczone. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna pracę w Canwie i nie wgrywał jeszcze własnych zdjęć, to tutaj pod tym przyciskiem przesłane będzie miał pusto. Natomiast jeżeli już macie jakieś zdjęcia wgrane, to będziecie je tutaj mieć. Czyli wszystkie zdjęcia, logotypy, które sobie wgracie, one jakby w tej Canwie zostaną i będziecie mogli z nich korzystać. Mam nadzieję, że to jest jasne i zapraszam znowu tradycyjnie do tego, żebyście najlepiej, żebyście wgrali jakieś swoje zdjęcie, czyli na przykład to, które pobraliście z Pexelsa na początku naszego spotkania, albo takie, które, może logotyp waszej instytucji. Wgrajcie proszę do waszej grafiki, do waszego planu lekcji, planeru czy zakładki. Wgrajcie proszę zdjęcie. Pobierzcie tradycyjnie w formacie JPEG PNG i wrzućcie na naszą grupę na Facebooku. Zapraszam do tego. Ja już sprawdzam grupę i jestem bardzo ciekawa, jakie grafiki, jakie prace się pojawią. O, jakie piękne zakładki z elementami. Dobra książka, pyszna kawa, najlepszy duet. Zgadzam się. Dziękuję za wasze prace. Teraz czekam na to, żebyście wrzucili grafikę, zakładkę, bądź planer, bądź plan lekcji. To byłoby ciekawe urozmaicenie, gdybyśmy teraz właśnie przeszli od zakładek, gdybyście przeszli od zakładek do planu lekcji albo do planeru i wrzucili je ze zdjęciem. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie dodawania zdjęcia, to zapraszam, żeby je zadać na czacie. Ja może wyświetlę jeszcze raz slajd z tym, jak wgrywać własne zdjęcie. Może on będzie dla Was przydatny. I jeszcze jakieś 4 minutki na to, żebyście dokończyli wasze grafiki, wgrali zdjęcie i wrzucili je na naszą grupę.
Sprawdzam, co dodajecie. Och, pojawiają się jakieś nowe, no, pojawiają się plany lekcji, super. Jaki piękny plan lekcji i widzę, że jest wgrana chmura słów jako zdjęcie, tak? Biblioteka. Super, dziękuję Wam bardzo. Okej, oczywiście te plany lekcji i te grafiki, które teraz wrzucacie, nie są jeszcze do końca dostosowane, bo mamy na to za mało czasu. Mają angielskie nazwy dni tygodni, więc jakby to wszystko jest do zmienienia na spokojnie. Czekam jeszcze na kilka prac od Was. I zaraz pokażę Wam jeszcze, wrzucę na czat przykłady bardzo ładnych właśnie planów lekcji albo planerów, które możecie sobie dostosować i korzystać w szkole, w bibliotece, dla Waszych dzieci, uczniów. Taki plan lekcji albo planer można przygotować na przykład do pobrania, zamieścić na stronie biblioteki albo na stronie szkoły Pojawiają się nowe plany lekcji. Super, dziękuję. Czyli wnioskuję, po tym, że wrzucacie te plany ze zdjęciami, po tym, że nie ma pytań na czacie, wnioskuję, że dodawanie zdjęć nie jest dla Was czymś trudnym. Więc teraz jeszcze na chwilę udostępnię Canva i pokażę Wam, wrzucę na czat link do przykładowych planów lekcji i planerów. Też z takim pytaniem, czy one się Wam podobają, czy będziecie chcieli z nich skorzystać. Wrzucam na czat link. I udostępnię jeszcze na chwilę ekran, żeby pokazać ostatnie wskazówki odnośnie kanwy. Mam nadzieję, że teraz widzicie planery i plany lekcji. Zobaczcie, że tych szablonów jest bardzo, bardzo dużo i są bardzo zróżnicowane. Od takich rysunkowych, minimalistycznych, po bardziej kolorowe. Zobaczcie, teraz znalazłam taki planer czy plan lekcji, który może służyć do tego, żeby omawiać czytane książki na przykład, tak? Oczywiście możecie sobie zmienić tekst na swój własny. Wszystkie te elementy pozmieniać, dostosować tak, żebyście mogli z tego korzystać. Ja też zachęcam do tego, żeby z Canva, jakby z tego, co jest w Canvie, korzystać tak. Żeby się nie sugerować tym, że na przykład jest planer lekcji albo zakładka poświęcona jakiemuś konkretnemu tematowi, tylko żeby, jeżeli nam się ten szablon podoba, to żeby go tak dostosować, właśnie dodając zdjęcia albo elementy, żeby to było coś, z czego będziecie mogli skorzystać. Kolejny plan lekcji, dokument poświęcony literaturze. Zobaczcie, że tutaj są postacie, które mają znaki wodne, czyli tak jak się uczyliśmy, musimy je usunąć i zastąpić jakimiś innymi z elementów. Jak zapisać plan lekcji? Podobnie jak zapisywaliśmy poprzednie pliki, więc ja jeszcze raz pokażę. W takim razie, jak pobierać to, co stworzyliśmy w Canwie? Jak pobierać, jak zapisywać? Zobaczcie, że w prawym górnym rogu rzeczywiście nie ma przycisku Pobierz, natomiast jest taka strzałka w dół,
Jak w nią klikniemy, to rozwinie się nam przycisk do pobierania i podobnie jak przedtem wybieramy format pliku, w jakim chcemy to pobrać, tak? Czyli czy chcemy drukować i czy to ma być PDF do druku albo standardowy, czy chcemy pobrać w formacie PNG albo JPEG. Wybieramy, klikamy pobierz i już jakby ta nasza grafika się zapisuje. Więc jakby zawsze pobieranie przebiega w ten sposób, że szukamy w prawym górnym rogu albo przycisku pobierz, albo takiej strzałki skierowanej w dół. Tak, pod tym linkiem otwiera się tylko jeden przykład, ale jeżeli powinniście mieć po lewej stronie więcej szablonów do wyboru. Nie ma więcej szablonów. Ok, to spróbuję wrzucić Wam teraz jeszcze jeden link, pod którym mam nadzieję, że znajdziecie szablony. O właśnie, już pojawił się na czacie. Dajcie znać, czy on działa. Jeżeli pod tymi linkami nie będzie szablonów, to zawsze możecie w wyszukiwarce w Canwie wpisać po prostu plan lekcji i pojawi się dużo, dużo tych szablonów. I wrzucam jeszcze jeden link do planerów. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Chciałabym jeszcze powiedzieć o takich dwóch istotnych rzeczach, jeżeli chodzi o Canwę, czyli o tym, żebyście uważali na płatne elementy, czyli wybierali te, które mają podpis darmowe i nie mają ikonki Pro. Jeżeli pracujecie na szablonie i chcecie jakby zmienić szablon, to klikamy właśnie wtedy w ikonkę szablony albo klikamy w ikonkę strona główna i możemy zmienić szablony na inne. I bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sprawdzili taki link, który tutaj jest na dole umieszczony w prezentacji. To jest taki blok Canwy, gdzie jest bardzo dużo podpowiedzi o tym, jak tworzyć zakładki, plakaty, planery, zaproszenia, generalnie jak z Canwy korzystać. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie pracy w Canwie, tego co dzisiaj robiliśmy, to zapraszam, teraz jest taka chwila, żeby je zadać na czacie. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to zapraszam, żeby je napisał. A jeżeli nie ma pytań, to ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zaświadczenie ze spotkania przyjdzie do Was automatycznie mailem i co jakiś czas wyślemy też mailem nagranie z dzisiejszego spotkania. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Jeżeli nie, to ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach w ramach cyklu Piątki z rozwojem z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Trzymam kciuki za wasze grafiki, za wasze zakładki, plany lekcji, planery. Jak coś nowego, fajnego stworzycie, to możecie wrzucać na naszą grupę na Facebooku. I mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych spotkaniach.